Z okazji 75. urodzin wybitnego polskiego kompozytora, teoretyka muzyki, publicysty Ryszarda Gabrysia w ramach festiwalu Ars Cameralis odbył się koncert monograficzny jemu poświęcony. Ryszard Gabryś to artysta wszechstronny, który od lat podąża własną oryginalną drogą twórczą. „55 lat temu w tej auli utwór Wstęp i Fuga B.A.C.H. dedykowana Janowi Gabrasowi zabrzmiała po raz pierwszy. To utwór jeden z najstarszych, a z najświeższych zaraz potem Salome Zac ze śpiewaczką na kwartet śląski, ogólnie smyczkowy, ale to jest z inspiracji kwartetu śląskiego rzecz, która mówi o Salome Lu, słynnej poetce, filozofce, muzie artystów. Rzecz jest o Wiedniu sprzed 100 lat, sprzed I wojny światowej. Tą atmosferą się żywiłem, czytając zresztą stosowną literaturę, pisząc ten utwór. Koncert zupełnie szczególny. Ja się ogromnie cieszę, że na tym koncercie, przy okazji tego koncertu, mogą się spotkać trzy światy mojego życia. Świat domowy, dzieciństwa, że tak powiem jeszcze, czyli utwory mojego taty, których byłem świadkiem, których powstawaniu towarzyszyłem niejako. Również świat mojego liceum, mojej szkoły w postaci prymariusza Kwartetu Śląskiego Szymona Krzeszowca, z którym onegdaj w przyjaźni siedzieliśmy w jednej ławce przez kilka lat liceum muzycznego. Również świat, w którym obecnie się poruszam artystycznie, czyli Jürg Henneberger, nasz znakomity dyrygent, specjalista od orkiestr symfonicznych i wszelkich instrumentów klawiszowych, podjął się zrealizować z nami utwór taty pod tytułem Konklawi, kontrabas, klawi, czyli klawi cembalo, również lekkie nawiązanie do konklawi watykańskich być może, tu trzeba tatę zapytać. Oprócz tego utworu będę wykonywał Andy Freude, czyli taki mój ulubiony, właściwie można powiedzieć hit autorstwa taty. Ani się obejrzałem, kiedy mi minęło 20 lat od powstania tego utworu. To był w zasadzie zaplanowany prezent i dowcip muzyczny dla Witolda Szalonka, naszego muzycznego mentora, na którego 70. urodziny w jego obecności miałem okazję ten utwór prawykonać. Z roku 1997 solo dla kontrabasisty, który igra i wokalizuje motyw z Ody do radości, stąd tytuł utworu Andy Freude, Beethovena. Chodzi o tę pieśń masową pod koniec prowadzoną przez kontrabasy. A ten mój kontrabasista chce się wyrwać z niewoli gry w grupie na wolność. No i taka półżartobliwa wersja tego aktu to jest właśnie Andy Freude. Okazało się, że to nie tylko dowcip, tylko tata stworzył coś w rodzaju takiego paradygmatu muzycznego. Potwierdzeniem tego są kompozytorzy, którzy ośmielili się pisać w tym kierunku właśnie, w którym tata poszedł. Thank you.